Każda jednostka mogła pozyskać do 10 tysięcy złotych, co pozwoli na ubranie 10 druhów w odzież galową. To pierwsza tego typu inicjatywa, jeśli chodzi o dofinansowanie na zakup munduru. Komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. aktywność jednostki podczas uroczystości lokalnych i państwowych oraz liczbę posiadanych już mundurów dla druhów. Budżet konkursu wynosił 1 000 000 zł. Wszystkie zakupy jednostki muszą zrealizować do końca roku. W powiecie sieradzkim wsparcie otrzymało 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych z gmin Wróblew, Brzeźnio i Złoczew. W powiecie łaskim dofinansowanie przyznano również 7 jednostkom OSP z gmin Wodzierady, Łask, Widawa, Sędziowice czy Buczek. Natomiast jeśli chodzi o powiat zduńskowolski, 3 jednostki pozyskały środki. Są to OSP Zapolice, Szadek i Grzybów w gminie Szadek.